Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony 17 stycznia 1945 roku, kiedy to wojska rosyjskie, radzieckie wkroczyły do Skierniewic i starły się tutaj z obrońcami, czyli z Niemcami, którzy bronili wtedy po prostu tego miejsca, dlatego że wiadomo, front zbliżał się w kierunku Niemiec i Niemcy starali się spowolnić pochód w kierunku Berlina, tak? Jesteśmy na ulicy Rawskiej, to właśnie z tego kierunku wkroczyła Armia Radziecka w stronę Rawy Mazowieckiej. Armia Radziecka wkroczyła do Skierniewic. I tutaj jakby starali się opanować główne obiekty, właśnie koszary i dworzec, o czym opowiemy w dalszej części filmu. No i powiemy też, jakie zostały jakby relikty, czyli pozostałości, pamiątki po tych wydarzeniach z dnia 17 stycznia, które są do dzisiaj w Skierniewicach, jakie skutki po prostu wywołał ten, jakby te walki między armią radziecką a armią niemiecką. Pierwszy nalot na Skierniewice miał miejsce 15 stycznia 1945 roku. Celem był dworzec kolejowy i otaczająca go okolica. W dniu tym na stacji stał transport z niemieckimi żołnierzami, wśród których po nalocie było wielu zabitych i rannych. Drugi nalot na miasto miał miejsce 16 stycznia, dzień przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Rankiem 17 stycznia 1945 roku ulicą Rawską wjechały do Skierniewic czołgi z 220 grupy szybkiego działania pułkownika Paszkowa. W Skierniewicach operowała niemiecka 9. Brygada Armii Polowej, której sztab mieścił się w Żardowie. Miasto zostało zdobyte praktycznie bez wielkich walk, choć wśród mieszkańców krążyła plotka o możliwej eksterminacji mieszkańców na terenie poligonu w Lesie Zwierzynieckim. Jesteśmy na ulicy Stropowskiej, to właśnie z tego kierunku Armia Radziecka wkroczyła do Skierniewic i kierowała się w kierunku centrum miasta, głównie w kierunku koszar, które są właśnie też przy ulicy Stropowskiej, były i nadal są, tak, przy ulicy Stropowskiej, i tutaj stacjonowały wojska niemieckie i ten obiekt był jakby w pierwszej kolejności był obiektem strategicznym, który należało zdobyć. Przy ulicy Stropowskiej znajduje się także cmentarz, że tak powiem, wojenny, wojskowy. Tutaj są pochowani żołnierze walczący w różnym okresie w czasie pierwszej wojny, jak też w czasie drugiej wojny. Na tym cmentarzu są pochowani również żołnierze radzieccy, którzy 17 stycznia wkroczyli do Skierniewic i zginęli przy dworcu kolejowym w czołgu, który tam stoi. Po prostu czołg został ostrzelany przez Niemców przy ulicy Sienkiewicza. Tam też jakby zaczął się palić, żołnierze ci spalili się i zostali pochowani w tym miejscu na cmentarzu właśnie przy ulicy Stropowskiej. Jesteśmy na terenie koszar wojskowych w Skierniewicach. W oddali widać budynki, ledwo widoczne. To są właśnie budynki koszar. Tu przed nami dawny szpital. Ten teren był właśnie terenem jednostki wojskowej. Tutaj mamy też kotłownię. Tak, to był teren jednostki wojskowej i tutaj właśnie Rosjanie, wkraczając do Skierniewic, planowali jakby opanowanie w pierwszej kolejności właśnie tego obiektu, przejęcie właśnie tych koszar i zdobycie ich, w których wtedy stacjonowali oczywiście żołnierze niemieccy, tak, którzy tutaj jakby bronili miasta, ale z tego, co po prostu okazało się w praktyce, zdobycie tych koszar chyba nie było tak trudne, jak zdobycie kolejnego obiektu, jakim była stacja kolejowa w Skierniewicach. Thank you.
jesteśmy przy czołgu. Czołg ten jest pomnikiem i upamiętnia wydarzenia właśnie z 17 stycznia, jakie miały miejsce w Skierniewicach. Tego to właśnie dnia Rosjanie wkroczyli, front jakby dotarł do Skierniewic, Rosjanie wkroczyli do miasta i postanowili miasto odbić z rąk Niemców. Czołg ten jest jakby upamiętnia po prostu fakt, że w tym miejscu jakby zdobywano, jakby próbowano zdobyć oba dworce kolejowe, a więc widoczny, istniejący do dzisiaj dworzec dla obsługi, że tak powiem, wszystkich pasażerów i nieistniejący już dzisiaj dworzec kolejowy, który był w parku, który właśnie koło parowozowni, widocznej daleko w oddali, to właśnie tam był dworzec carski, w którym przechowywano amunicję, to był skład amunicji i tutaj jakby tego miejsca Niemcy bronili szczególnie, tak, więc to był jakby kluczowy punkt w mieście, który należało zdobyć, aby po prostu opanować miasto. Czołg ten, który tutaj widzimy, stoi tutaj dlatego, że jakby nadjeżdżał w kierunku stacji dworca i został uszkodzony. Po prostu wystrzał z Panzerfausta spowodował, że czołg został uszkodzony, załoga zginęła, spaliła się, tak, zginęła na miejscu i jest pochowana w Skierniewicach na cmentarzu. Także i czołg ten wcześniej stał właśnie na widocznej tutaj ulicy Sienkiewicza, stał na tej ulicy i został ściągnięty na bok i stawiony jako pomnik. T-34-85. Czołg średni konstrukcji radzieckiej z okresu II wojny światowej. W załodze czołgu znajdowało się 5 ludzi, masa pojazdu to około 32 tony, a prędkość maksymalna to około 55 km na godzinę. Czołg dysponował działem 85 mm, a wcześniejsze wersje dysponowały działem o kalibrze 75 mm. Zostało wybudowanych około 80 tysięcy egzemplarzy tego czołgu. Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 1944 roku. Jesteśmy w parku, w tym miejscu przed nami widać parowozownię, halę wachlarzową, ledwo ją widać faktycznie za tymi drzewami, ale w XIX wieku, na początku XX, nawet do połowy w sumie XX wieku, w tym miejscu stał dworzec kolejowy. Był to pierwszy dworzec kolejowy w Skierniewicach, historyczny dworzec w stylu mauretańskim, wybudowany dla cara, władcy ówczesnego, ponieważ Polska była wcześniej pod zaborami i po prostu car miał tutaj swoją letnią siedzibę, bo przejął ją od prymasów i w tym miejscu był pierwszy dworzec w stylu mauretańskim, który obsługiwał tylko cara, jego rodzinę i dygnitarzy, że tak powiem, carskich i wyższych rangą wojskowych. Tak, był to dworzec po prostu nie był on ogólnodostępny. Potem dworzec ten był teatrem, a w czasie II wojny światowej był tutaj magazyn. Oczywiście cała stacja plus dworzec były miejscem szczególnie narażonym na ataki, bo był to kluczowy węzeł kolejowy, pierwszy zresztą w historii Królestwa Polskiego i taką funkcję pełnił dalej jako kluczowy węzeł kolejowy. I w czasie II wojny światowej było to miejsce szczególnych ataków, ponieważ po prostu chodziło o to, żeby unieruchomić jakby ruch pociągów na stacji i utrudnić działanie wojenne i wycofywanie się Niemców. Przed nami charakterystyczne topole. To właśnie te topole wyznaczały miejsce, w którym stał kiedyś dworzec. Po prostu były posadzone przy dworcu kolejowym, pierwszym dworcu w stylu mauretańskim. W tym miejscu właśnie stał ten zabytkowy, ten dworzec historyczny, tak, pierwszy. Mamy takie charakterystyczne, jak widać, płot jest lekko wysunięty. Może tutaj dobrze nie widać tego, ale tutaj mamy takie jakby gruzowisko, takie śmietnisko na terenie PKP. To właśnie w tym miejscu, tutaj właśnie przy tych wielkich topolach, w tym miejscu stał dworzec kolejowy, carski, z stylu mauretańskim, który w czasie II wojny światowej wyleciał w powietrze właśnie w wyniku wybuchu, ponieważ bomba lotnicza spadła, tak, lotnictwo atakowało węzeł kolejowy w Skierniewicach i bomba spadła na ten budynek, a w budynku tym znajdował się skład amunicji i cały budynek wyleciał w powietrze. I praktycznie był już tak uszkodzony, że po wojnie powstał jeszcze jakiś czas, ale potem został rozebrany. Tutaj mamy te topole, to są nawet, jak widać, zabytkowe chronione drzewa, tak, pomniki przyrody. Widać tą wielką starą topolę, to właśnie w tym miejscu
Tutaj za tym ogrodzeniem bezpośrednio, tutaj gdzie stoimy, stał kiedyś dworzec, po drugiej stronie widać halę wachlarzową parowozowni. Budynek dworca został zaprojektowany w stylu maurytańskim, zwanym także arabskim, przez jednego z najwybitniejszych architektów, Adama Idzikowskiego, który żył bardzo długo, bo aż 100 lat. Urodził się w 1779 roku, a zmarł w 1879 roku. Styl maurytański rozwinął się w krajach pozostających pod wpływem sztuki islamu, głównie w Hiszpanii i w Afryce. Budynek został wybudowany w 1845 roku, a więc wraz z uruchomieniem pierwszego odcinka kolei warszawsko-wiedeńskiej, która została oddana do użytku w całości w 1848 roku. Dworzec obsługiwał przyjazdy cara i jego rodziny. Dostojników przyjmowały pociągi spacerowe z Warszawy, ale także wykorzystywany był do potrzeb ruchu towarowego i tranzytowego. Odbywały się tam również okazjonalne przedstawienia teatralne. We wrześniu w 1884 roku odbył się zjazd trzech cesarzy: Aleksandra III, Wilhelma I i Franciszka Józefa I w Skierniewickim Pałacu. Cesarzy obsługiwał dworzec kolejowy w parku. W dwudziestoleciu międzywojennym mieściły się tam Szkoła Powszechna dla Dzieci i Pracowników PKP, Dom Kultury PKP, potocznie zwany Kulturą, kino, a także stołówka kolejowa. Niejasne są przyczyny zniszczenia dworca. Istnieje dosyć wiarygodna teoria, że szabrownicy penetrujący opuszczone magazyny poniemieckie w dworcu zapruszyli ogień, a winą za to zdarzenie obarczono Niemców.